Hejka kochani, witam na kanale Pushing Girl i dzisiaj kolejny pushingowy filmik. Pewnie zastanawiacie się, czemu Pushing Girl jest taka zapłakana? Co się stało? To się stało, ciocia Anetki już nie ma. Poleciała dzisiaj rano o której? Po szóstej były wyjechać na lotnisko, a samolot miała 8 z minutami. Mhm. Albo już ląduje, albo będzie lądować. Tak, tęsknię za nią. Ciocia przyleciała, spędziła z nami super kilka dni. Zobacz ile rzeczy żeśmy zrobiły. Dużo. Bardzo dużo, prawda? I tylko spędzała czas ze mną. No widzisz, jak miałaś super. No i... Ale ten czas szybko leci. Bardzo szybko. Dopiero do nas przyjechała! A już to wraca do Londynu. Albo wróciła, bo nie wiem dokładnie, czy już lądowała, czy nie ma dzwonić, ma dzwonić. Żeby nie płakać, żeby nie była smutna, postanowiłam, że dzisiaj nagram filmik dla was, stacjonarny i vloga, bo cieszę się jak nagrywam dla was, bo was kocham! Ciocia Anetka mi zostawiła list. Już za tobą tęsknię, kocham cię najmocniej na świecie. Udanych wakacji w Hiszpanii. Dziękuję ciociu! Chodźcie na śniadanie Lili. Czyż coś zjeść? Mam drożdżóweczkę z górką. Tak! A kto robił drożdżówki? Ciocia Anetka, chodźcie, pokażę wam. Pycha! I one są takie mięciusie. Kilka dni temu jadłam taką drożdżówkę, tylko że ona nie miała truskawek. I ja nie lubię borówek, więc Ciocia tutaj zrobię dla cioci i dla wujka z borówkami i z truskawkami. I jedna bez... I kilka bez truskawek, bo nie pachnie. Przepięknie pachną. Mm, mogę. Szkoda, że nie możemy wam zapachów przesłać. Szkoda. I tutaj są jeszcze dwie, tylko już w innym pojemniku, bo niestety się nie zmieściło, ale będę mogła je przyłożyć za chwilę tutaj, bo wujek sobie zjadł. Tak. I ciocia Anetka. Ja mam ochotę na to. Dobrze, to zaraz będziemy robić herbatkę i do tego będą drżdżóweczki. Okej. Okay. Ja już jestem wymyta, jeszcze muszę się ubrać i będę sprzątać w moim pokoju, bo wakacje, chociaż dla mnie są bardzo, bardzo blisko, ale nic wam nie powiem. Albo wiecie co, powiem wam. Nie, nie, Pushinger, nie, jadę do... Nie, Pushinger, przestań. Nie możesz im powiedzieć. Haha, nie powiem wam, musicie czekać i dowiecie się w filmach. A ja teraz idę się ubrać, zjeść śniadanie i wysprzątam w mojej szafie i w moim biurku. A z kim ja rozmawiam? Z ciocią Anetką, jej, ciocia. A ja teraz będę sprzątać w moim biurku. Co to za bałagan? Ciociu, co to za bałagan? Tak, co to za bałagan, się pyta. Teraz będę sprzątać, więc do sprzątania. Ciocia Anetka. Już bałagan się pyta, co to za bałagan. Worek na śmieci. Lili? Chcesz być wyrzucona? Ha? Lili? Lilunia? Lili? Chcesz? Chcesz? Okej, okay, no to czego musimy podziewikowi, żeby Lili wyrzucił? Wyrzucił Lili. Ja i Ciaga teraz sprzątamy w szafie. Ja tutaj sprzątam i zaraz będę tam sprzątać. Tak. Zobaczcie, moje ulubione koniki Filiz. I chcę wam powiedzieć... Bo Weroniki przypadłość to jest wszystko się wrzuca, tak. Jak się domykają drzwi albo szuflada, to jest okej. Okay. Tak. I chciałam wam powiedzieć, że jak macie trzykolorowego glutka albo dwukolorowego i się nim długo nie będziecie bawić, albo po prostu zostawicie go, to te kolory się wymiksują. Bo... To jest ten trzykolorowy. Tak. Ja go zostawiłam. On był różowo, miętowo, żółty? Tak. Tak, chciałam nagrać filmik o nim, ale niestety kolory się wymiksowały. Szkoda, bo był bardzo ładny. Chociaż teraz mogę się nim bawić. Chciałam go zobaczyć, co znalazłam. Tak, oczywiście tam przykopana była. Zabiorę na wakacje, dam tutaj na przykład. Bumki do włosów. Filiz. Bumki do włosów, te opaski. Gluty. Boże, jak miłem. Chciałam, że będzie chora. To nie choroba, tylko kurz z twojej szafy. Ups. Ups, ups. Ups. Lili już ma dość porządków. Zobaczcie, gdzie ona jest. Pasożycie? Tak. Pasożycie? A już będzie miała posprzątane, wiesz, przed wakacjami.
Jej! Właśnie. Tam... A Szlaban też dostanie, bo ty też tak najchętniej to byś tam dzielili, wlazła i siedziała. Tak. Ja się troszeczkę bawię glutem i rozmawiam z ciocią Manetką. Z ciocią Manetką, ciociu powiedz cześć, drugi raz. Cześć. Która też działa przed porządkami. Tak. I zobaczcie, tutaj jest taki malutki tatuaż. Zobaczcie, Pushinger zrobiła sobie tatuaż. Oczywiście nieprawdziwy. Serduszko i serduszko. A to były tatuaże z czego? A, złoty cukier. Tak, złoty cukier. Wcześniej Anetka miała misia, ale... Ale się nie udał. Nie udał się, bo ona po prostu troszeczkę wody. I... Ale dużo dałam wody właśnie. Dużo? A no to no. Dużo wody i po prostu ale zdjęła. Ale wiesz co, ja pod kranem go miałam, wiesz? O. Właśnie skończyłam czytać wasze komentarze i wszyscy, no prawie wszyscy, chcą przepis babeczek cioci Anetki. Babeczek, bułeczek. Bułeczek, przepraszam, nie babeczek. Jadłeś babeczki, bo ja jadłam bułeczki. Ja mam babeczki, więc przepis będzie na dole. Macie linka, a ja... I za pamięci napisz do cioci, bo ja nie pamiętam na... Na pewno to jest film z YouTube, tylko nie wiem jak ten kanał się nazywa. Ja też nie wiem. Ale dowiemy się, będziecie mieć... Jak ten film pójdzie, to będzie link do... przepisu. Tak. Ciociu! Ja teraz... Deszcz pada. Serio? O! Ja teraz będę nagrywać stacjonarny film. Pamiętacie tą kosmetyczkę? I w środku jest shower wash, shimmer lotion i gąbka, więc wiecie co, ja to otworzę i zabiorę shower wash i gąbkę. Żel pod prysznic. Pachnie przepięknie, jak ciasteczko, co nie, ciociu? Tak, bardzo ładnie. Tak fajnie. I tutaj jest Pushing, który je lody, więc... Albo sorbet. Ciociaku, czy to są lody, czy sorbet? Pokaż. Ja zawsze chciałam spróbować sorbet. Oj, ciężko stwierdzić, to już musisz sobie wybrać. Wygląda troszeczkę jak sorbet. No to powiedzmy, że to jest sorbet, więc może pachnie. Nature Food United, made in China. Tak myślę, że to będzie pachnieć jak truskawkowy sorbet. A shimmer lotion, czyli balsam z brokatem, zostawiam sobie na wakacje. A gdzie są moje serduszka? O, czego mi schowała? Je będę używać na specjalne okazje. Jakbym się chciała tak strasznie zrelaksować. Zobaczcie, jak Pushinger ma dużo książek. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, powiem wam, ile książek mam do przeczytania, więc dalej czytam to, więc raz, dwa, trzy. Nie, czekajcie, mam 14 książek do przeczytania. Wow, wiesz co, ciocia Ago, ja sobie zabiorę Lew, Czarownica i Stara Szafa do Polski. Będę sobie czytać wieczorem, jak nie będę miała nic do robienia. Ja uwielbiam Narnię i Harry'ego Pottera. Najlepsze filmy i książki ever. Dzisiaj obudziło nie dzieciaka, nie wujek Dominik, nie Lili, tylko wiertarki! One są takie głośne. Słyszycie? Rano to było takie głośne, normalnie nie dało mi się spać, ale jest okej, bo Pushinger po prostu dała poduszkę na głowę i usnęła. Drugi dzień vloga, bo wczoraj nie dokończyłam. Ja się obudziłam, zjadłam śniadanie, wymyłam zęby, ubrałam się, ciaga mi uczesała włosy. Właśnie, gdzie moja kokarda, ciociuago? Proszę? Gdzie moja kokarda, Jojo Siwa? Odpiłam sobie wyprostowane włosy. Jeszcze pokaż daję. Mi. Chodź, Miesza, bo... Wyglądasz jak... Jak pipi lunchroom. I jedziemy, chodź kochani. Okej, okay. Popsikałam się mgiełką, a teraz szybko, szybko do szkoły, bo się spóźnię. Lunchbox, okej. Okay. Tu gdzie jest? Ciociu, a tutaj jesteś. Okej, okay, ja jestem gotowa, ty? Jeszcze krótka. Och, ciociu. Wchodzimy. Okej. Okay.